Siemano, znajdujemy się w Poznaniu i mamy kolejną knajpę po rewolucjach Magdy Gessler z najnowszego sezonu. Jest to bistro Pyr Pyr Pyr, które niegdyś było znane jako Pomylone Gary. Po nazwie stwierdzam, że to chyba jest tutaj kuchnia wielkopolska, no bo jednak, jak wiemy, poznaniacy bardzo lubią pyry. Także wejdźmy i sprawdźmy, czy zjemy tutaj jakiegoś smacznego ziemniaczka. Znajdujemy się już w środku i powiem wam, że jest niezwykle przytulnie i nie tylko właśnie jeżeli chodzi tutaj o wystrój, bo naprawdę jest bardzo ładnie, ale również obsługę, która naprawdę przyjęła nas bardzo ciepło. Zajrzałem już do menu i okazuje się, że pani Magda Gessler wprowadziła tutaj 6 pozycji. Będziemy jeść 5 z nich, zrezygnowaliśmy z ala strogonowa z gęsi. Do tego jeszcze będziemy mieli 3 różne inne pyry, które mamy w menu. Jest ich naprawdę dużo z różnymi dodatkami. Oprócz pyr w menu mamy jeszcze pizzę. One wyglądają mniej więcej coś a la napoletana. Oraz mamy takie typowe polskie jedzenie typu gęsiny, ryby. Jest kotlet schabowy ze świnki puławskiej, także naprawdę jest w czym wybierać. Mamy tutaj właśnie fokaccię i ona jest z gzikiem. Jak widzimy, jest bardzo ładnie przybrana. Tutaj są bratki. Takie dostałem informacje przynajmniej, że to jest bratek. Do tego mamy szczypiorek i właśnie botwinka. Wygląda naprawdę smacznie. Gorąca, co? Ale gorąca. Dobra, mamy gzika, tak, na talerz. Okej. Okay. Ja tu będę brał tak jak wy. Ja to z bratkiem sobie wezmę, okej. Okay. Czyli na fokaccię ładujemy. Nie wiem, czy tak robię. Ja też nie wiem. Będzie, jak coś, to na tutaj na kolegę. On jest z Poznania, także on wie, jak to się je, więc nie możecie mnie hejtować za to. To jedziemy. Naprawdę pulchna ta fokaccia. Gzik jest fajnie doprawiony. Jest dobry na słoność i ten szczypiorek fajnie tutaj się przebija przez to, nie? Gzika u mnie się nie je, bo nie jestem z Wielkopolski. Ale co, twoim zdaniem dobry gzik? Bardzo dobry. Smakowo jest naprawdę bardzo dobrze, tylko że nie wiem, jak tu w skali gzików. Czy on jest faktycznie taki dobry, ale naprawdę, jeżeli chodzi o doznania smakowe, to jest bardzo smaczny. Zobaczę tego bratka. I co powiesz, bratku? Smakuje tak jak i bez bratka. Nie podczułem tutaj za bardzo. Jednak ten gzik jest dosyć takim dominującym smakiem tutaj, nie? Naprawdę smaczne, dobrze doprawione. Fajna przystaweczka. Mamy już swoje zupy, zamówiliśmy wszystkie z menu. Jest to krem dyniowy i on jest podany z imbirem i serem gruyère i kosztował 24 zł. Następna była zupa ziemniaczana. Ona jest zrobiona na buljonie z gęsi i z kaczki i kosztuje 22 zł. Mamy jeszcze zupę malowaną na talerzu. To jest właśnie ta, która przede mną stoi i powiem wam tak. Jest to coś niespotykanego, bo mamy tutaj 3 zupy. Jest tutaj zupa właśnie ta ziemniaczana, zupa imbirowa i jeszcze mamy tutaj krem z pomidorów na środku. No ale spójrzcie, jak to wygląda w ogóle. No naprawdę fantastycznie. I do tego jeszcze mamy rosół z gęsiny i kaczki. I on kosztował 29 zł. Tak więc no my się zabieramy za konsumpcję. Zobaczymy, jak to smakuje. Widzę, tutaj pomidorki są. A właśnie przyprawie te dekoracje, to jest to, co tutaj na dekoracjach było. Patrzcie, na ziemniaczanej jest, to chyba było w imbirowej, w dyniowej z imbirem. Mamy tutaj pietruszkę. Pomidorki, one chyba są zapieczone, bo widzę tutaj ich konsystencję. Mamy też te bratki. No dobra, nie wiem skąd zacząć w ogóle. Zacznę od tej ziemniaczanej. Kurczę, ale od razu można powiedzieć, dobrze doprawiają tutaj. Nie ma czegoś takiego, bo jak krem bierzesz na przykład z ziemniaków w zupę, to często możesz dostać taką niedoprawioną dobrze. A ona na słoność jest bardzo dobrze właśnie doprawiona. I chyba to jest najważniejsze w tej zupie ziemniaczanej. I jeszcze też duży plus, że nie czuć tutaj takiej tego ziemniaka. Nie? Bo często jest tak o skrobie czujesz ziemniaczano. Tak, tak, tak. Jak jesz, a tutaj tego nie ma. Naprawdę dobra jest ta zupa, nie? Bo czuć tego ziemniaka, nie? Mocno, mhm. Ale rzeczywiście ona nie jest taka ciężka, ta zupa. No to przejdziemy do tej imbirowej. Dyniowej z imbirem. Chociaż chyba to, co mówiłem, że to jest imbirowa, miałoby tutaj większe odzwierciedlenie, bo naprawdę jest wyczuwalny ten imbir, bardzo dobrze.
on się tutaj miesza już z tą ziemniaczaną, więc no, ja tak nie czuję aż tego. Pewnie w tej zupie o to chodzi, żeby to... Czyli to jest głównie zupa ziemniaczana, ale tutaj jest taki właśnie... Kleks. Ja się zastanawiałem właśnie, ile tego będzie. Czy to ja nie wiem, wymyślić jakąś molekularną technologię, że wiesz, takie trzy zupy, jedna w drugiej. Czy to po prostu są takie duże kleksy. Ale naprawdę ten imbir jest mocno wyczuwalny. Ale zobaczę, jak ten pomidor. Ale słodko-kwaśny. I to tak intensywnie. Chcesz spróbować? Spróbuj, jak mocno intensywnie. Ten pomidor. I to tak naprawdę... Ale fajnie to brzmi. Tak jak z malinowych jakiś, nie? Coś takiego, super. A weź jeszcze sobie trzy na raz. No właśnie. Trio. Tricolore. Tricolore. Nie no, kozak jest ta zupka. Naprawdę coś niespotykanego generalnie. Już w paru miejscach byliśmy przez ten 10 miesięcy ostatnie, ale takiego czegoś to nie widziałem, żeby takie połączenie trzech zupek tak jakby w jednej. I niby ten kleks tutaj pomidorowy był najmniejszy, a on tutaj daje największego pazura tak naprawdę w tej zupie. Kurczę, to jest wszystko się zgadza, dobrze doprawione, naprawdę bardzo smaczna zupa. Naprawdę tutaj nie można się przyczepić w ogóle do przyprawienia, bo jest bardzo dobre. Ale powiem wam tak, podanie, każda jedna zupa ma unikalny swój własny styl, jeżeli właśnie chodzi o podanie. I one naprawdę prezentują się bajecznie. Jest coś takiego, że mówi się, że się je oczami, to tutaj, w tym miejscu, w tym bistro, naprawdę to występuje. No. Przechodzę teraz do rosołu z gęsi i kaczki. I spójrzcie, tutaj już oczywiście końcówka. Na przebitce widzieliście, jak prezentuje to się w momencie podania. Natomiast ja tutaj już dostałem taką trochę ogołoconą wersję. No to jedziemy. Te kluski lane naprawdę wyglądały fajnie. Nieregularne kształty, więc no sami robili. Wiesz, nawet nie podejrzewałbym je po tym, co zjadłem, że tu ktokolwiek coś gotowe kupuje. Te kluski to się normalnie rozpływają ci, nie? W ustach. Lekka słodycz może od tej marchewki, ale ogólnie on jest bardzo delikatny. Ale dobry, dobry. Naprawdę te kluchy tutaj robią robotę moim zdaniem, nie? Jestem właśnie tutaj w obiegu rotacyjnym zup i trafiła mi się teraz właśnie ziemniaczana, a raczej to, co z niej zostało. Oczywiście widzieliście na przebitce, jak wygląda przy podaniu. Co to jest tutaj to czerwone? Botwinka. Botwinka, okej. Bardzo możliwe były przybrania z botwinki, więc musieli gdzieś jej używać. Dobra, jedziemy z tym. Ale tutaj tak jeszcze więcej jest troszeczkę smaku niż tej malowanej, nie? Tak. Nie, no, ale to generalnie taka jak tam, tylko tutaj mamy jeszcze dodatki, naprawdę spoko zupa, no. Nic więcej w sumie nie dodam niż po tamtej, bo to jest ta sama zupa dokładnie, tylko właśnie tutaj mamy jeszcze dodatki jakieś właśnie... Przybranie, no. Ja się wyjadłam, wiesz? No już, nie? A jeszcze pyra. No. Mówię, rotacja zup to normalnie jak na stanowisku marszałka w Polsce. To... Dobra, idziemy z tą, to ta najmniej ogołocona, bo to wróbla, patrzcie jaki to niejadek. A, bo ty kamerę trzymasz, okej. Ja jeszcze żadnej nie pozwolę. Dobra. Ej, patrzcie, nie spróbuję. Patrzcie, jaki fajny kolor ma, nie? Nie, spróbuję w czymś innym. Kolor naprawdę sztos. Dobra, jedziemy. Nie no, czuć, że to jest dynia, ale ten imbir tutaj jest mocno wyczuwalny. Ty lubisz chyba imbir, co? Ja też lubię. Ja bardzo lubię, no. Ale spójrzcie, ta, jak ona jest gęsta. Tutaj jak wzięta była łyżka, to został po niej ślad, że tutaj z tej strony było wzięta. Nie, nie wyrównało się. No więc... Coś nie działa, prawo grawitacji. Czy to jest zupa zaginająca czasoprzestrzeń? Bardziej grawitacji niż albo i grawitację. Będziesz najedzony generalnie po takiej zupie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gęsta. Patrzcie, powyżej tutaj, patrzcie jaki mam menisk wypukły. Bardzo dobra. Ale jakbym miał wybrać, która najlepsza, to bym wyjął po prostu tą malowaną, bo ona jest najciekawsza. I ten pomidor na środku to był po prostu ten sos pomidorowy był sztos. Mięsny jesz, ty go zjesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Spójrzcie, jakiego dostawałem mięsnego jeża. I to jest dziki jeż, bo to jest pyrka z dzika. Czyli mamy tutaj kiełbasę z dzika, do tego mamy zasmażoną kapustę, śmietanę i jeszcze jest chyba czosnek i musztarda, jeżeli dobrze... Widziałem w menu. Generalnie te pyry są naprawdę duże. To jest taka miska zupy. Patrzcie, o, jeżdżamy w to. Zobaczymy, jak on wygląda od środka. A ten ziemniak taki jest tutaj dopieczony fajnie. On się rozchodzi w ogóle tam w środku, nie? Chrupie ta skórka już przy krojeniu samym. Ja to od boku będę jechać w rubel, bo ja tak wziąłem od środka, ale to po prostu rozwaliłem tego dzika. Ogień.
Jak oni to robią, że ten ziemniak w środku jest taki mięciutki? To jest, wygląda jakby oni to wyciągnęli ze środka, wydrążyli, przygotowali, a to skórkę oddzielnie opiekali, nie? Jest tak delikatny. W ogóle aksamitny jest po prostu ten ziemniak. Naprawdę, jak zwykle, bardzo dobrze doprawiony. Generalnie nie przejmuje smaku tutaj dodatków. I to jest bardzo duży plus. Znaczy, jak ten dzik tutaj się sprawuje. Ten tak, zwyczajna kiełbasa z dzika, akurat jeżeli chodzi o tę kiełbasę, to jest po prostu spoko. Natomiast mnie tutaj zachwyca ta aksamitność po prostu tego ziemniaka. Jest bardzo fajnym dodatkiem tutaj ta kapusta zasmażana, która jest kwaśna. I tutaj tak trochę ten takiego twistu dodaje. Naprawdę jest fajne. Teraz spróbuję jeszcze tej chrupiącej skórki, bo ona widziałem, że chrupie. Ile takie coś kosztuje? Tylko 3 dych, nie? One kosztowały... No, 28,34. Bardzo dobre to jest. W ogóle taki pyr, taki, żeby w ogóle takie duże były i tak dalej. Ja nigdy nie jadłem, ale takiego czegoś to na pewno już. Bardzo dobre. Fajne jest przygotowanie tego ziemniaka. Nie wiem, dla mnie to nie muszą to wydrążyć. Dokładnie na jak pire, takie aksamitne, nie? Niemożliwe, że to było wypieczone, tak? Ale to jest tak trochę niekonwencjonalnie, bo nie spodziewa się takiego takiej struktury, nie? Tak, tak. Jak smakuje? Wasza? Bardzo dobre. Czekam, żeby się podzielić. To ja zaraz dam dzika. Ta pyrka z dzika kosztowała 34 zł. Natomiast tutaj teraz dostałem, to jest pyrka gąsior, więc tutaj mamy szarpaną gęsinę, no ją widać akurat tutaj. Jest ser gruyère, koper, szczypiorek i bulion gęsi. 36 zł właśnie ten gąsior. Ja gęsiny akurat tak często nie jadałem. Parę razy mi się zdarzyło, ale głównie jak już, jeżeli chodzi o te drupi, coś innego niż kurczak, no to jednak to była kaczka, nie? Gęś to się je. Na przykład 11 listopada. Tak. Dzień świętego Marcina. Marcina? Gęsina na świętego Marcina. Dobrze mówię, co? Jak wtedy rogale świętomarcińskie. Te gęsiny spróbuję. Bo sam ziemniak, no to jest generalnie to samo. Tylko to tak naprawdę różni się tymi dodatkami. Ale generalnie tutaj gęsina dużo więcej smaku ma niż... więcej smaku. Jest ciekawszy ten smak niż w tej kiełbasie po prostu. Jest dosyć tłusta, no bo to tłusta jest gęś, ale naprawdę bardzo smaczna. Dobra, to co? Ruch? Ruch wahadłowy. Tak robimy. I tak, teraz trafiła do mnie folklor i to jest z wiejskim jajkiem, z tym żółtkiem. I do tego masło, grillowany boczek, ser gruyère, szczypiorek i koper. A troszkę ten ser też się przebijał w tej z gęsi, nie? Bo tam też był, ale to tak leciutko. Dzięki temu żółtku nawet same to puree, ono ma więcej smaku niż w tym dzika, na przykład. Powiem szczerze, ten folklor mi na razie najbardziej smakuje. Każdy następny, no, dla Ciebie najlepszy. Tutaj właśnie fajne jest raz te żółtko, które dodaje sporo smaku, jeżeli chodzi o te puree. To je fajnie podkręca, ale boczek daje takiej słoności fajnej i pasuje bardzo do ziemniaka. Dla mnie to najlepszy jest ten na razie. Nie wiem jak wam, ale mi na razie ten. Dla mnie tak samo, bo ja jem tak jak ty, nie? Gęsiny też jadłaś? Tak, no teraz jadłam. Ja się wypowiem za chwilę. Poczekam, aż posmakujesz kolejny. Jedynka, pierwsze miejsce, druga gęsina, trzeci na razie dzik, tak. Ale jeszcze czekamy na... Madzie. Co tu Madzia wymodziła dzisiaj, zaraz wam powiem. Madzia kosztuje 29 zł, czyli to jest jedna z tańszych pyr. I tak, wędzona słonina, a to fajne może być. Ser gruyère, żółtko z wiejskiego jajka, koper, szczypiorek i kwaśna śmietana, więc bardzo podobne do folkloru. A i tu mamy jeszcze żółtko. A ty tego nie zauważyłeś? Widzisz, bo to jak przeglądasz gniazdo w poszukiwaniu jaj, to musisz tam, wiesz, w tej słomie dobrze pogrzebać. To myślę, że to będzie twój faworyt. Zobacz, ja już widzę, bo tutaj najwięcej żółtka. Powiem tak, to jest najlepszy jest ten Madzi. Nie próbowałem jeszcze, ale już wiem, bo tylko żółtka widzę, ile jest. Jakoś najlepiej się kroi ta Madzia. Dobra. No Madzia, pokaż na co cię stać. Dobra jest Madzia. Dobra jest Madzia, ale folklor numer jeden. Madziu, sorry, jesteś druga. Druga w tym wieczorze. Naprawdę bardzo dobre są te ziemniaki. Czegokolwiek byś nie wziął, byś... Byłeś zadowolony. Zjadł, no, bardzo dobre są te ziemniaki. Koło 3 dyszek, maksymalnie chyba 36 to był ten dzik. No to możesz się najeść, bo to jest porcja naprawdę porządna. Dużo jest tej pyrki. A pamiętajcie, że ziemniaki
mają największy współczynnik sytości, ponad 300%, także długo na jedzenie jesteście po tym. W Poznaniu to pewnie wiedzą, nie? Dobra, już nie. Koniec zercików. Naprawdę bardzo dobre pozycje. I to jest coś chyba, na co tutaj się przychodzi po prostu. No bo to jest coś niespotykanego raczej, bo wy mieszkacie tutaj, a czegoś takiego podobnego nie jedliście, nie? Takiego pire właśnie w środku takiej skórki, no. Nie, nie. Naprawdę fajne. Dla mnie najlepszy ten folk. Drugie miejsce dałbym właśnie tej pozycji Madzi. Trzecia gęś, no i dzik. Jest dziki, dzik jest zły, bo jest poza podium. Nasza ostatnia pozycja, czyli deser. Jest to również z menu Magdy Gessner. I to jest szarlotka w zabajone. I ona jest podana w bitej śmietanie. Mamy tu też lody śmietankowe i kogelmogel i adwokat. To jest szarlotka, nie? Mhm. Ale czuć ten kogelmogel, nie? Mhm. Od razu. Cynamon. Mm-mm. Dobre to jest. Jeszcze nie doszedłem do szarlotki tak naprawdę. Weź to ziemniakiem zagrzeć. Dobra. Tylko tutaj są całe jabłka, nie? W środku. Takie większe kawałki, w sensie nie całe jabłka. No to szarlotka. Ale robię taką masę z jabłek. Tutaj są duże kawałki, bardzo dobre. Mi tutaj bardzo podchodzi te zabajone z koglem moglem. Robi robotę całkowicie. A czy tam były też lody jeszcze? Tak. Ale duża porcja. 34 zł to może jest dosyć sporo, jak na deser, ale jest smaczny, więc raz na jakiś czas można sobie chyba pozwolić. Tym bardziej, że jest bardzo dobry. Tak więc tym słodkim akcentem my się z wami żegnamy z knajpy. I co, podsumowując, ja jestem przekonany, że tutaj nie ma nawet krzty zastanowienia, czy tu kuchenne rewolucje się udały. Na 100% się udały, bo to po prostu widać. Jedzenie jest przepyszne i nawet potrafi zaskoczyć samych poznaniaków, jak się okazuje właśnie nawet tymi pyrami. Tak więc no, z mojej strony naprawdę tutaj polecam, bo można się zaskoczyć nie tylko pysznymi smakami, ale też fajnymi właśnie tutaj kompozycjami, czy właśnie tymi podaniami, strukturami, nie? Tak jak były te ziemniaki, te pire. Tak więc, no, wszystko jest podanie. Podanie tutaj. Jemy oczami już, zanim jeszcze wbijemy widelec. Tak więc na jedzeni. Na jedzenie? Mhm. Tak, ale musicie mi pomóc jeść tą szarlotkę, bo teraz zjem całą. Także my na jedzeni, to do domu. Ciao! Uszczerbiałem. To taki żart mój.